Witamy po raz kolejny na kiermaszu bożonarodzeniowym w Kodniu. Dzisiaj skromnie, bo tylko 9 wystawców, ale gościmy wystawców rękodzieła artystycznego i ozdób choinkowych z Kodnia, z warsztatów terapii zajęciowych, środowiskowego domu samopomocy w Kodniu, klubu seniora z Lisznej, klubu seniora z Kodnia i indywidualni wystawcy. Jak widać, co roku można nabyć piękne ozdoby. W każdym roku te ozdoby się powiększają, przybywają nowe elementy, bardzo zaskakujące. Co mnie cieszy, że są bardzo naturalne i bardzo piękne. Po prostu kiermasz się rozwija z roku na rok, mimo pandemii. Nie każdy się boi, ale święta są zawsze, czy jest choroba, czy nie, więc każdy ktoś może nabyć oryginalnego w Kodniu pod choinkę, czy na stół wigilijny. Thank you.